covery czy utwory własne, śpiewane zarówno po polsku, angielsku czy rosyjsku, to tradycja festiwalu Eurosong w Malborku. W tym roku wokaliści z całego kraju walczyli o nagrody i wyróżnienia na scenie zamkowego karwanu. Witam Państwa, Tadeusz Seybert, już na 7. ogólnopolskim festiwalu piosenki obcojęzycznej Eurosong 2015, oczywiście w Malborku. Zarówno jury, jak i publiczność wsłuchiwali się, jak młodzi artyści interpretują utwory od tych bardzo poważnych po te bardziej rozrywkowe. Dojechało do nas 50 osób, naprawdę z całej Polski. Ja już dzisiaj mówiłem, że od samiuszkich Tater, bo od zakopanego Krakowa, aż po nasz piękny Bałtyk, po Rumie, po Gdańsk, aż od Białegostoku, po Gorzów Wielkopolski, od Lubelskiego i od Lublina, aż po Dolny Śląsk, po Wrocław. Pierwszy dzień festiwalu to dla uczestników wiele pracy, jak i stresu. Dlatego wieczorem wszyscy bawili się podczas koncertu Kuby Badacha, który zaprezentował nam nowe oblicze utworów Andrzeja Zauchy. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię. Nasze interpretacje i nasze te odloty muzyczne różnią się dosyć poważnie od oryginałów. Wiedzieliśmy, że zmierzenie się z utworami Zauchy 1:1, no to nie można z tego wyjść obronną ręką, także chcieliśmy zrobić coś innego, ale co w mocnym stopniu, szczególnie młodym ludziom, przybliżyło Zauchę. Jak zobaczycie Państwo nasze twarze na płotach albo w innych równie inspirujących miejscach, to że Państwo zdecydujecie się nas odwiedzić i spędzimy razem muzyczny wieczór. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja powiem tak w skrócie. Oczywiście było około 50 uczestników, dwie kategorie. Od lat 12 do 16 i od 17 do 25 lat w tej drugiej kategorii rzeczywiście pojawiło się dość dużo uczestników, po 39, w tej pierwszej 11. Także różnica była duża. Młodzi artyści, którzy przyjeżdżają z całej Polski, nie dość, że mają konkurs, mają znakomite koncerty, kontakt z gwiazdami, z publicznością, to przede wszystkim mają warsztaty. Dotychczas Malbork kojarzył się głównie z pięknego zamku, a teraz cieszymy się, że kojarzy się również z fajną imprezą muzyczną i z fajnym festiwalem, na który coraz chętniej przyjeżdżają bardzo zdolni ludzie z całej Polski. Brawa dla nas! Przede wszystkim w ogóle dziękuję oczywiście Młodzieżowej Radzie Miasta, ale przede wszystkim burmistrzowi miasta Malborka, panu staroście, panu przewodniczącemu Rady Miasta, panu Arkadaszowi Broczkowskiemu, ale przede wszystkim chciałbym podziękować pani Ewie Arbart, bez której na pewno bez jej pomocy nie byłoby tego Eurosongu, jak również Marii Seybert, która też wspierała i jakby koordynowała to. Na scenie skierowano także podziękowania do m.in. europosła Jarosława Wałęsy, który od lat wspiera malborski festiwal. A teraz czas na werdykty jury.
kategorii 12-16 lat wyróżnienie zdobywa Piotr Zubek z Warszawy. Zapraszamy serdecznie. Przejdźmy zatem do kategorii wiekowej 17-25 lat. I tutaj wyróżnienie otrzymuje mężczyzna. Sebastian Dudzik z Dąbrowy Górniczej. Przypominamy, że w pierwszej kategorii wiekowej nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego teraz wręczono dwie statuetki dla zwycięzców. Ex aequo. Marta Witowska, przy akompaniamencie Łukasz Spoczyński z Potęgowa oraz Patrycja Mizerska z Gdańska. Gorące brawa. Zakopanego! Hej!
No powiem szczerze, że zaskakująco wysoki poziom, to znaczy nie spodziewałam się sama z doświadczenia już występując na różnych festiwalach, że będzie aż tak ciężko, bo było dużo młodych ludzi naprawdę zdolnych i mam ogromny szacunek do nich. Bardzo mi się podobało, jak śpiewali, bardzo mi się podobało wiele interpretacji, więc jestem, no dla mnie to zaszczyt, że jestem w tym miejscu i że dostałam taką nagrodę. Bardzo się cieszę. Jestem byłym nauczycielem, więc mogę powiedzieć, że moja była uczennica została uznana za najbardziej charyzmatyczną przedstawicielkę występującą w tym festiwalu. Więc to też dla mnie miłe zaskoczenie i miła chwila. Osoba, która otrzyma ma gwarancję współpracy medialnej z naszym portalem i telewizją internetową i na pewno również współpracę koncertową, nie tylko w Bydgoszczy. Czy Michał, jeszcze kilka słów? Ja już nic nie dodam. Było mi bardzo miło. I co mogę powiedzieć? Pani Patrycja Jewsienia. Zapraszamy. Z Wałbrzychu. Myślę, że zawsze tam, gdzie jest muzyka, to ludzie są bardziej otwarci. A ponieważ to już jest 7 lat, więc chyba publiczność się rozwija, kształci się razem z tymi młodymi ludźmi. W związku z tym atmosfera staje się z roku na rok bardziej gorąca. A o tej gorącej atmosferze niech świadczą chociażby te ostatnie ujęcia podczas bisu wykonywanego wspólnie z uczestnikami i organizatorami 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Eurosong 2015. Danuta Błażejczyk, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewidzów telewizji Marlborough.